Będziemy z ulicy Kopcińskiego skręcać w prawo, bo tutaj nam się troszeczkę pozmieniało. Dawaj. No, nie czekaj. Wydałem polecenie, nie czekaj. W tym rejonie tutaj Wierzbowa i tak dalej się pozmieniało. Mocniej dohamować w pierwszej fazie, mocniej do trójki. I popatrzmy, co się tutaj dzieje. Znieśli strefę, puścić sprzęgło. Znieśli strefę 20 na godzinę. Skręcając z ulicy Kopcińskiego. Nie kojarzę, jaka to ulica, zaraz tu przeczytamy. To jest do Tuwima. Tak, czyli już tutaj nie ma tej strefy 20. Nadal sygnalizacja tutaj nieczynna, ale pokażemy miejsce, w którym już się też pozmieniało. Jest czynna sygnalizacja, będziemy skręcać w lewo. Czyli na razie, skoro sygnalizacja jest wyłączona, nieczynna, miejsce szczególnie niebezpieczne, bo się szykują zmiany, stosujemy się do znaków. Ale przypominam, że tutaj już 20 nie musimy pilnować. Śmiało, 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 bo tam jadą. I do prawej, tak, dokładnie. Od razu, skoro już nie ma tutaj blokady, to do prawej. Tutaj popatrzmy, też już są światła, my pojedziemy w prawo. Inaczej można. Inaczej nie można, tak, ale już jest sygnalizacja czynna. I na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sobie zawrócimy. Wolniej. Tak. Bo widzimy, jak to z tymi kierowca wpuszcza nas teraz. Tak, dokładnie. I zawracamy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Przypominam, wjazd z lewym kierunkowskazem, wyjazd z prawym. Zwrócić uwagę na technikę kierowania, jeżeli chodzi o przygotowanie się do skrętu. My mamy skręcać w momencie, gdy napęd na koła wrócił, czyli pełna redukcja z puszczeniem sprzęgła, a nie z wciśniętym sprzęgłem. Pamiętać. I zobaczmy, tutaj również nie ma już tej strefy 20, czyli prędkość jaka, Michał? 50. Do 50, dokładnie. No ale brak kierunkowskazu przy zmianie pasa ruchu. No co to jest? Co to? No. A teraz za duża prędkość. Próbujesz wrzucić jedynkę, bo jesteś na dolnej skrzyni i ona ci nie chciała wejść. I popatrzmy. Jedziemy dalej. Nie odzywam się. Ustaliliśmy, że będziemy jechać prosto. Tu mamy nadal pierwszeństwo. Sygnalizacja nadal nieczynna. Ale skręcając na kolejnym skrzyżowaniu będziemy skręcać w lewo. Ale tu już, proszę Państwa, jest czynna sygnalizacja. Już zdjęty jest ten znak stop. Mamy S3 do skrętu w lewo. Zwróćcie uwagę przy skręcie w lewo, bo mieliśmy wcześniej przypadek, jak jechaliśmy z ulicy Poprzecznej, czyli z Wierzbowej, skręcaliśmy w lewo, to skręcaliśmy na S3 do skrętu w lewo, a gość z przeciwka nie zauważył, że sygnalizacja jest włączona i praktycznie na czołowe zderzenie z nami jechał. Także zwróćcie tutaj teraz uwagę, że przy wykonywaniu tych skrętów w lewo na S3 przez jakiś czas, jak to uruchomili, żebyście ewentualnie zwracali uwagę na tych sprzeciwka i ich zachowanie, bo mogą po prostu nie zauważyć, że sygnalizacja została uruchomiona i że wjeżdżają na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Czyli skręcamy w ulicę Wierzbową. W lewo, tak. I pamiętajcie, Czyli tutaj już nie ma tej strefy 20. Troszkę łatwiej będzie w przypadku egzaminu, czy to ciężarówką, czy ewentualnie osobowym, czy motocyklem. Ten jeden element tutaj kontroli prędkości odpowiedniej nam odszedł.